Z tych danych, które Urząd Statystyczny publikuje, można wysnuć bardzo prosty wniosek, zawarty w jednym zdaniu, które znalazło się dzisiaj za nami na tym banerze, które mówi o tym wprost, że te działania prorodzinne PiS-u skutkują tym, że po 8 latach ich rządów rodzi się w Polsce najmniej dzieci od czasów II wojny światowej, a wartość naszej złotówki, naszych oszczędności względem tego, co było jeszcze w roku 2015, zmalała o prawie 1/3. Dlatego dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, jaki my mamy na to plan i przedstawić nasze takie 4 postulaty dla rodzin w Polsce lokalnej. Po pierwsze, mieszkania, postawienie na budownictwo społeczne i zobowiązanie nasze jako Polski 2050, że do końca przyszłej kadencji będziemy mieli już częściej, będziemy już mieć 15% mieszkań budowanych właśnie z udziałem wsparcia środków publicznych. Po drugie, transport zbiorowy. Szanowni Państwo, także w ciągu ostatnich 8 lat, to też pokazują nam dane urzędów statystycznych, zniknęło w Polsce ponad połowa kilometrów tras linii autobusowych. Dlatego tu są nasze takie 2 kluczowe postulaty. Po pierwsze, doprowadzenie kolei do każdego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. A po drugie, wprowadzenie tak zwanego jednego biletu za 150 zł miesięcznie, dzięki któremu będziemy mogli się poruszać każdym typem zbiorowej komunikacji w Polsce. Przez komunikację miejską, jak tutaj MZK, przez PKS-y międzymiastowe, aż po nawet Intercity, które przewozi nas międzyregionalnie. To się da zrobić, to udowodnił nasz zachodni sąsiad, czyli Niemcy, który wprowadził analogiczny bilet za 50 euro miesięcznie. Naszym zobowiązaniem jako Polski 2050 jest to, aby taki bilet wprowadzić za 150 zł miesięcznie na całą komunikację zbiorową w Polsce. Po trzecie, usługi publiczne. Same mieszkania to nie wszystko, bo potrzebujemy także tego, aby państwo również w takich miastach jak Prudnik, jak Krapkowice, jak Głubczyce, jak Olesno, jak Kluczbork, żeby tam wszędzie państwo działało. Co mam na myśli, żeby państwo działało? Przede wszystkim dostęp do żłobków. Obecnie na Opolszczyźnie, w częściej niż co drugiej gminie, ludzie nie mają dostępu do żadnego żłobka, już nawet nie mówię o prywatnych. Do jakiegokolwiek żłobka nie ma w gminach dostępu. W częściej niż co drugiej gminie na Opolszczyźnie. Jak mamy zakładać nasze rodziny? Jak mamy utrzymywać te rodziny? Bo jeżeli porozmawiamy z kobietami, tutaj chociażby na ulicach Opola czy innych opolskich miast, to słyszymy, że one nie chcą 800 zł, one nie chcą 1500 zł babciowego, one chcą i zarabiać 7000 zł miesięcznie, bo mamy fantastyczne, zdolne kobiety, które doskonale odnalazłyby się na rynku pracy, tylko muszą mieć taką możliwość. I my tę możliwość chcemy im dać, dlatego naszą gwarancją jako Polski 2050 jest to, aby żłobek był w każdej gminie. No i wreszcie, rzecz ostatnia, czyli opieka okołoporodowa. To jest niedopuszczalne, żeby rodziny, kobiety, które chcą zdecydować się na posiadanie potomstwa, musiały dojeżdżać do lekarza, który ma pomóc im donieść tą ciążę w bezpieczny sposób, do Opola czy po kilkadziesiąt kilometrów. Dlatego naszą gwarancją jako Polski 2050 jest to, aby zapewnić ginekologa w każdym powiecie oraz bezpłatną antykoncepcję oraz później komplet badań w trakcie ciąży, tak aby każda kobieta miała pewność co do tego, że jest odpowiednio zadbana i jest to finansowane w pełni przez państwo. To przecież państwu powinno zależeć jak najbardziej na tym, aby dzieci rodziło się jak najwięcej, aby rodziły się zdrowe i w bezpieczny sposób.